Dzień dobry wszystkim we wtorek, wtoreczek, wtorkunio, kolejny piękny dzień, kolejny cudowny dzień, kolejny dzień po to, żeby przybliżyć się w celu realizacji marzenia. Do półmaratonu zostały mi niecałe 4 tygodnie, więc niecały miesiąc. Nie wiem, kiedy to zleciało, jak tworzę foldery pod kolejne odcinki, to jest już ich 122. Też nie wiem, kiedy to zleciało. No ale już jesteśmy na ostatniej prostej, można powiedzieć, bo w niedzielę będzie równe 3 tygodnie. Z jednej strony się cieszę, bo dużo pracy w to włożyłem, żeby forma się poprawiła, żeby waga spadła. Ale z drugiej strony też pojawia się taki lekki stresik, czy się uda, bo to też jest normalną sprawą, która każdego z nas dotyczy. Dzisiaj też rezerwowałem bilet lotniczy już do Bangkoku, więc półmaraton rozpoczyna się o 5 rano. Mam nadzieję do 7 rano być już po, no jeśli złamię godzinę 40, to nawet przed 7, ale no mam nadzieję do 7 być po. Szybki powrót do domu, godzinkę tam pewnie spędzimy, bo tam będzie też fajna pewnie atmosfera. Godzinkę powrót do domu, kompanie, spakowany już będę. I o godzinie 17 jest wylot, więc o 14 chciałbym być na lotnisku. Godzinę dojazdu do lotniska, więc o 13 najpóźniej już muszę wyjść z domu. I już gdzieś tam muszę planować to powoli, tak żeby pospinać ten plan, bo wstępnie myślałem, że półmaraton będzie 9 i będą 2 dni. Akurat na odpoczynek, wylot i rozpoczęcie trasy kolarskiej 11 dni na pokonanie 850 km z Bangkoku do Phuket. No ale coś mi nie pykło i jest 11 półmaraton, a 12 ruszamy, więc jeszcze 11 tego samego dnia muszę być już w samolocie i muszę pojechać do i muszę polecieć do Bangkoku, tak żeby następnego dnia móc rozpocząć tą piękną, malowniczą, cudowną, przygodową trasę. Dzisiejszy dzień jest moim ulubionym dniem, jeśli chodzi o aspekt rozwoju osobistego, ale nie będę przedłużał wstępu, zapraszam do odcinka, zostawcie subskrypcję, łapkę w górze, komentarz, a o temacie opowiem już na ścieżce biegowej. Zapraszam. A treningowo na dzień dzisiejszy są przygotowane 2 jednostki. Teraz taka totalna, luźna, nawet nazwana easy run. Chwila, moment, przejedzie ciężarówka, żebym nie musiał krzyczeć. A drugi trening to będą interwały i próg. Moc, wytrzymałość, siła. Na grubo. Wczoraj samopoczucie mentalne, fizyczne minus 7. Dzisiaj się wyspałem. Nowy dzień, wspaniały, piękny dzień, cudowny dzień. Dzień pełen energii do dalszego działania. Także lecimy. Żar z nieba na maksa, ale piękne, otaczające. Nie wszemi wobec jest. Przykrywa to gorąco i to, że mi się po prostu nie chce, bo już ledwo co wyszedłem, a już się ze mnie leje. Okej, zaczynam gadać głupoty. Chodziło tylko o to, żeby przedstawić, jakie jednostki dzisiaj w ciągu dnia. I lecę dalej. No i tu się suszą jakieś owoce, czy co to jest? Nie mam pojęcia. No ale tutaj się połapać w tych kablach niełatwo. Zieleń przepiękna, kwiaty. Cześć krupki. Co tam? Co jecie?
na takim słoneczku. Ona przyczepiona, bidulka. W cieniu się chować, co? Kochana krówka. Chyba mnie nie pogonisz. Cielaczek ty jeszcze, czy nie? Czy krówka? Za nos cię przyczepili, to skurczybyki. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to w ogóle. Za 60 batów. Tylko czy to jest durian, czy to jest jackfruit? Bo one są bardzo podobne. I tu znowu się suszą. Nie będę wchodził komuś na posesję. A tam co się takiego suszy dziwnego? A tutaj w porze deszczowej osunęła się ziemia, zrywając całą linię wysokiego napięcia. Dlatego te maszty są nowe. I wyobraźcie sobie, że przez dwa dni cała ta miejscowość w dole była odcięta od prądu. Jedyny prąd, który miał, to było takie Big C, to jest taki supermarket tajski duży. I oni mieli własne awaryjne zasilanie, więc oni byli przy prądzie. A cała miejscowość była, restauracje mniejsze, sklepiki mniejsze, mieszkania, wszyscy byli bez prądu. Tutaj znalazłem kiedyś taką wielką jaszczurę, którą możecie zobaczyć w pierwszym tygodniu, w drugim, trzecim albo czwartym odcinku, która miała z 1,5 metra i dlatego zawsze jak tu się zatrzymuje, to szukam podobnej. Ale z tej strony coś nie widać. Idziemy na drugą stronę. Nie ma jej nigdzie. Tu jeszcze sobie wejdziemy. Saladi Cup. Tu jest taki porcik rybacki. Taki nie porcik, tylko i te łodzie albo naprawiają, albo nimi tylko stają. O, tam jaka chata. Chodźcie, zobaczymy tą chatę. To jest takie częste na właśnie podniesieniu, że można sobie tam leżeć, odpoczywać. A tu jaka chata. Wiatrak jest napędzany na pewno nie prądem, tylko wiatrem. No i piękno natury. A tam możecie zobaczyć piękną plażę Kamala. Tutaj też jest plaża Kamala, tylko tu już jest jej końcówka, więc tak bardziej turystyczna jest tamta część. A tutaj zobaczcie, jak niewiele trzeba, żeby sobie grilla zrobić. Kamyczki, taka krata, ogień, no i jedzonko można przygotowywać. Zejdę jeszcze niżej, bo tam nie wiem, czy jakiegoś zwierzaka nie widzę. Nie, to kamień. No aż by było grzechem, żeby z takiej miejscówki nie skorzystać, więc w tej mojej nowej, chwilowej kwaterze głównej opowiem więcej na temat tematu odcinka. No więc tematem dzisiejszego odcinka jest wstyd, w który jesteśmy bardzo często ubierani przez społeczeństwo, nie rozgraniczając, czy to jest przez kolegów, czy to jest przez nauczycieli, czy to jest przez osoby w ogóle trzecie, przez społeczeństwo. I wstyd, który hamuje nas w rozwoju osobistym, wstyd, który jest głównym hamulcowym w realizacji naszych skrytych marzeń, skrytych planów, wstyd, który wręcz uniemożliwia nam ruszenie z miejsca i zrobienie coś ciekawego, coś interesującego z naszym życiem. Wstyd, który uniemożliwia nam popchnięcie naszego życia w kierunku jego poprawy.
A jest on często też związany z tym, że my ludzie nie akceptujemy siebie w 100%. I tu się zaczyna problem, bo jeśli my nie akceptujemy siebie w 100% i jeśli my dajemy sobie komuś wmówić, że coś jest naszą wadą, bo nie ma czegoś takiego jak wady. Wady to są tylko tutaj w naszych głowach, więc tak samo jak łatwo nam było nazwać coś wadą, tak samo łatwo może być nam zmienić tą wadę w naszą nie tyle zaletę, co nasz produkt markowy, coś dzięki czemu jesteśmy rozpoznawalni, jesteśmy inni, bo najgorsze to być taką szarą jednostką, która w żaden sposób się nie wyróżnia od tłumu, od takiego stada owiec. Bo wtedy nasze życie wygląda w taki sposób. Jak wykres EKG. Czyli tak naprawdę nie żyjemy. Przeżywamy to życie. Przeżywamy to życie bez żadnych emocji, bez żadnych wzlotów, bez żadnych upadków. W mojej filozofii, nikogo do niej nie namawiam, ale pokazuję po prostu moje życie, pokazuję moją filozofię. W mojej filozofii, no po prostu ja bym tak nie wytrzymał. Najgorszym dla mnie obelgą by było, jakby ktoś mi powiedział, że jesteś taki jak... Czym mnie będą nazywać od najgorszych, jakichś tam... No nawet nie będę teraz wymieniał tych słów, ponieważ uważam, że język polski jest zbyt piękny, żeby go kaleczyć. Ale niech mnie nazywają od najgorszych. Ale jak ktoś mi powie, że jestem taki sam jak inni, no to będzie dla mnie obelga, to znaczyć będzie dla mnie, że jestem szarym, ubranym we wstyd albo zazdrość człowiekiem, który boi się i wstydzi się zrobić cokolwiek, żeby nie zostać wyśmianym przez społeczeństwo. Czyli nie będziemy zważać na to, czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba, czy to wypada, czy to nie wypada. Będziemy mieli to totalnie w czterech literach, bo liczyć się będzie dla nas tylko nasze szczęście. I od tego trzeba zacząć, dlatego wtorek jest moim ulubionym dniem. Wstyd, temat wstydu jest moim ulubionym dniem, ponieważ jak ja sobie z tym poradziłem, to wtedy wszystko zaczęło mi się układać w jedną całość. Wtedy kropki zaczęły się łączyć i wszystkie plany zaczęły mi się małymi krokami po prostu układać. Systematycznie, nie przyspieszając, nie zwalniając, po prostu układać. Życzę wam tego z całego serca. Mam nadzieję, że jest to nasz pierwszy projekt, że kolejne projekty będą równie wspaniałe, równie udane, równie intensywne. Ja z nich będę brał, ale i wy będziecie mogli dla siebie wziąć coś dobrego, jakieś dobre wartości, które poprawią jakość waszego życia. O kurde, popatrzcie jakie śniadanka. Ale jazda. Na której byście mieli najbardziej ochotę? Bo ja dzisiaj tak myślę, że kiwi by idealnie wjechało. Na szczęście już końcówa. Bo jest tak gorąco, że nie daje rady. No i zrobione. Bardzo przyjemny trening. Dotlenienie mózgu. Przebiegnięcie się plażą. Zawsze działa na plus. Dodatkowo to miał być easy, taki totalnie easy run, bo główna jednostka dzisiejszego dnia jest dopiero wieczorem, dopiero na stadionie. Na stadionie na 95%, ale jeśli po prostu
No obowiązki dnia codziennego, tryb pracy mnie pochłonie, także po prostu nie będę mógł się wyrobić, to wtedy w ostateczności zrobię to na siłowni, ale wolałbym na stadionie, bo ostatnie dwie jednostki właśnie też te mocniejsze były na siłowni, więc teraz jakaś odmiana by się przydała. Dodatkowo bieganie na powietrzu, na podwórku to tak samo jest dodatkowy jakiś bodziec treningowy, bo przecież półmaraton nie będzie w klimatyzowanym, tylko półmaraton będzie na podwórku, więc do tych klimatów, do tych temperatur trzeba się jak najwięcej przyzwyczajać. Plusem będzie to, że start jest o 5 rano, więc jeszcze wtedy nie jest aż tak gorąco. I w tym zapatruję jakieś tam szansy, żeby tę godzinę 40 złamać, bo tak naprawdę w tą niedzielę miał być pierwszy półmaraton, który się nie odbył przez wybory. I szczerze bym nie dał rady złamać godziny 40, już teraz to wiem. Więc ten miesiąc dodatkowy, nie cały miesiąc, ale miesiąc dodatkowy naprawdę jest wskazany i dużo da, dużo pomoże. To już tyle w tej części, nie w odcinku, tylko w tej części. Znikam, zostawiam was w teleporcie. Widzimy się już po południu w drodze na stadion. Cześć! Witam ponownie. Dobry wieczór. Bardzo mi przykro, ale nie zabiorę was dzisiaj na stadion. Nie zabiorę was na stadion, bo przez natłok obowiązków dnia codziennego dopiero mam chwilę wolną, a jest przed godziną 21. To jakbym dojechał, to już by było po prostu ciemno, więc jedyną opcją, którą mi zostaje, to albo zamienić dzisiejszy bieg na bieg recovery z jutra, albo zrobić dzisiaj mocną jednostkę na stadionie. Więc decyzja jest taka, że robię dzisiaj mocną jednostkę na stadionie, ponieważ w sobotę mam test na dychę i już do tego momentu muszę być wypoczęty, więc chcę najmocniejsze akcenty wykonać jak najszybciej. Pierwsza, aż mi się język plącz. Pierwsza piątka czterech setek za mną, już z górki, już tylko dwie piątki, ale jest ogień, powiem tak, na 17 wystartowałem, ale już po pierwszej poczułem, że przepalę to i mi braknie po prostu paliwa na koniec, więc zszedłem do 16 i ostatnie 100 metrów podbijam do 17 i mam nadzieję, że na taki układ starczy paliwa do samego końca. A teraz półtorej minutki spacerku i wracam znowu do 400 z przerwą w truchcie 30-sekundową, ale nagrałem pierwszą, drugą i trzecią nagram w formie timelapsa i widzimy się już po treningu. Krótko, zwięźle i na temat. Był to definitywnie i bezapelacyjnie najcięższy trening, nie tylko w trakcie tego przygotowania, ale w całym moim życiu. Niewinne 400 po prostu mnie połknęły, w tym samym momencie przetrawiły i od razu na rzadko wysrały. Brzydka przenośnia, wiem, ale tak właśnie było. Odkąd to wszystkie czynności wykonuję, a dodatkowo kręcę to i dodatkowo tworzę z tego daily vloga, to
kilka dni temu stwierdziłem, że brakuje mi czasu na zwykłe poleżenie, na nic nie robienie. Na to, żeby po prostu położyć się i robić nic. Nie myśleć, nie planować, nie analizować, totalnie robić nic. Były dwa treningi, dwa fajne treningi. Jutro zapowiada się też ciekawy dzień. Jutro się zapowiada z samego rana język tajski, jak to przy środzie. I później ten recovery. Recovery, może w końcu mi się uda pobiec na zachód słońca. Może wezmę dziewczyny za sobą i pobiegniemy sobie z Mają i z Zuzią, z Kamilą, jeśli będzie też chciała, na zachód słońca. Takie po prostu rodzinne recovery, taka zabawa poprzez bieganie, spędzanie wspólne spędzanie czasu poprzez takie delikatne uprawianie sportu, żeby gdzieś tam delikatnie dzieciom zaszczepić, że sport jest czymś ważnym i w momencie, kiedy kończymy ten bieg, kiedy jedziemy na ten zachód słońca, jak wytwarzają się im też te endorfiny, to one to doceniają, one to widzą i gdzieś tam może takie małe moje wstrzyki kiedyś to coś dadzą w ich dorosłym życiu. Ja nie mówię, że muszą biegać, ale żeby po prostu gdzieś tam jakiś sport zawsze towarzyszył im życiu, ich życiu, bo uważam, że sport jest jednym z takich bardzo ważnych elementów w życiu poza sferą mentalną, poza sferą taką, żeby jakąś wiedzę co rusz to nową pojmować. No to jednak jeszcze dodatkowo trzeba dorzucić ten rozwój fizyczny, bo te trzy takie gałęzie prowadzą nas do, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest mój klimat, ta tematyka, do osobistej boskości. Tak zakończę ten odcinek i ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia już jutro. Cześć!